Witajcie, moi drodzy, z tej strony Skorpy, witam was w dodatku Assassin's Creed Unity Dead Kings. Darmowym dodatku z powodu wielu błędnych motywów, aspektów gry. W ramach tego dodali nam za darmo. A ci, co jeszcze nie skończyli gry, muszą najpierw przejść fabułę, żeby mogli zagrać w dodatek. Niestety taka jest brutalna prawda. Okej. Zaczynamy. Tak, do Francjady. Mogłem zacząć od razu od cutscenek, ale zacząłem od tego miejsca. Ja się zastanawiałem, czy zmienić wygląd Arno, czy nie. Tak, dwa dni przerwy sobie zrobiłem bez nagrywania. W sumie dobrze mi to zrobiło. I mam nadzieję, że wrócę już do nagrywania jeszcze innych gier. Bo miałem nagrać wczoraj lub przedwczoraj Śródziemie Cień Mordu, ale mi nie wyszło. Bo już się trochę przemęczyłem z tego nagrywania. Pierw wysyłając 3 godziny odcinek, a potem jeszcze 2 godziny. No to troszeczkę już. No musiałem przystopować. Bo to i tak było już za dużo dla mnie. 5 godzin w sumie na dzień. Okej, jakaś teraz potężna cutscenka będzie, więc się zamknę zaraz. O! I teraz działa! Ja nie wiem, co to był za bóg! Przepraszam, że tak chrzę. Halo? Za halo to ci w mordę walą. Montpellier. Jakie lagi. 3 sierpnia 1894. I zostawić mnie. He's with me. O, Sade. Jak miło. I thought you were guillotined. What a dreadful thing to say to your rescuer. Did you receive my message? If I do this, I want to leave France. I can procure you passage from Marseille on a ship to Egypt in 4 days. You have a clue as to the location of the manuscript? Condorcet knew he was being hunted. He disappeared for 2 days before his arrest. And left this behind. To się lampi sztam. It must be in Louis IX's tomb. The Royal Crypt! Oh. I must warn you, monsieur. The ghosts of the kings wander the caverns. When they corner their hapless victim, they place upon his brow a crown made of knives, penetrating the eyes, which leak like grapes crushed in the harvest. Still, far less frightening than being crowned the next king of France. Speaking of grapes, do your job. Yes, monsieur. Find the tomb marked with this crest and recover the lost manuscript. I'll meet you in 3 days' time. To your health, Arno. Dzięki. O, w dupę, ale ta moneta się kręci. Z Igoriem? Ta moneta? Dzielnice Bazylika. Odświeżamy. I oczywiście ten dodatek jest tylko dla trybu single player, więc no, ale chyba będzie można sobie pobiegać w trybie koopa po Francjady. Chociaż nie wiem, jaki to jest sens. Dobra, mamy odblokowany punkt widokowy. Jeden, czyli są 3 tylko. Okej. Tu widzę, że już mamy kilka skrzynek nowicjuszowskich. To sobie postaram pozbierać wszystko poza nagrywaniem. Bo się zastanawiam i chyba myślę, że tylko fabułę będę nagrywał. Nie wiem, zobaczymy. Dobra, teraz skok wiary. I to potężny. O Jezu. Bo mi się nie opłaca. Tam mi się udało do środka bazyliki dostać 2 razy i nie spamić mi na TS-ie. Zaraz chyba tego TS-a też wyłączę. Okej, dobra. Teraz jeszcze tylko te organy ogarnąć. Zaraz to się będzie zadymadziała. Dobra, idą tu sojusznicy. Też można się dostać. Proszę. Ale lepiej wolałbym rzucić jeszcze bombę tylną. No czemu nie rzucasz tej bomby dymnej? Kurde, 3 razy
trzy razy kazałem użyć tą bombę, rzucił za trzecim. No idioto. Boże, ja bym to chciał zrobić. Wszystko bym dał, żebym to zrobił bez takiego bezużytecznego faila. Dobra. Fuck. Dobra, to było jakoś w miarę dobre, ale teraz sobie bardziej tylko utrudniliśmy, aniżeli ułatwiliśmy. Tam mamy ten cel, no. Teraz za chwilę się nie dowiem, jak ja mam to zrobić, skoro oni się tu błąkają bez przerwy. Nie, może teraz będziemy z ukrycia. Okej. Jakby tu im umknąć bez najmniejszego wykrycia. O nie, 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 nie. Bardzo sposobu. Działa. No, mało brakowało. Fuck. Dobra. To chyba sobie też zbiorę poza nagrywaniem, bo ja chcę dojść do celu. Bo jak mówię, że chcę dojść, to tak musi być po prostu. Nie inaczej. A tu już było niebezpiecznie blisko. Ja już nie wiem, jak ja mam to robić. Najpierw mu damy poczekać. Damy mu po prostu poczekać. To jest masakra. Może spróbujemy go zabić. Dobra. Zabijać w sumie można, nic nie było mowy o tym, żeby tego nie robić. Jak my tu dalej dojdziemy. Dalej zachodzimy, tym jest bardziej niebezpiecznie. No nie wiem, mnie tylko do głowy przychodzi zrzucenie bomby. Ale zawsze jeszcze te organy nam zostają. Bo gdzie one są? Gdzieś na górze na pewno. To jest pewność pewna. Jest. Udało się. Aż mi się wierzyć nie chce. Nie idzie mi tu na dół? Niech mi tylko tu spróbuje wpaść. Tego zamorduje. Jeszcze. Fajnie to wygląda, jak tam spadłem na dół. Ale nie, mianowicie chodziło o to, żeby tu się dostać. Pomęczyłem się, udało się. Dobra, otwieraj te drzwi, panie Arno. I ruszaj w dalszą przygodę. I o to mi chodziło. Tak chciałem, tak zrobiłem. Otrzymaj grobowiec Ludwika IX. Mamy kilka grobowców. Mamy tu jakąś tarczę. I teraz, który grobowiec jest prawdziwy?
Mamy tu też kilka skrzyń i słyszę je. Może sobie najpierw otworzymy. Bo widzę, że mamy taką możliwość, to wykorzystajmy ją. Żeby te grosze zebrać, no. Chociażby nawet. O, pocisk moździerzowy. Nieźle. I 5000 w takich gównach. No i ja rozumiem. Tak, a nie utrudniacie ciągle. Chociaż teraz i tak nie jest łatwo, bo nie wiadomo, który to jest grobowiec. Dobra, tu widzę tarczę. Słoi, może słoiki, wazy jakieś. Wszystko tu macie. Okej, zebraliśmy artefakt. Tu widzę, że jeszcze jeden jest. Ale grobowców macie tu sporo. Muszę przyznać. Tu drzwi pewnie pozamykane i nie mam do nich dostępu za bardzo. Będziemy teraz tak sprawdzać. Nothing. It's not here. Okej, no kurde, nie spamić mi na tym It's wejście. Not here. Okej, ale to fajnie, że tutaj chociaż You're not here. Wyszukać i sprawdzić, bo ja naprawdę nie wiem, który jest który. I to jest pytanie. It's not here. Ale zawsze jest możliwość sprawdzenia. To chyba to. Mogłem się spodziewać. Simple as. Where is it? Melt. The temple door is nearby. Oh, cool. Look at the map. There's nothing here. You've wasted my time with this fabrication. You call my honor into question? Your honor as a soldier. Don't make me laugh. You're free to break your contract. Then I'm also free. And I have savage tastes. I misspoke, Capitaine. I heard there's a list of all the relics that were looted from the tomb. I can take you to them. A fine alternative to the temple. That's not what I want. Look me in the eye when I'm speaking to you. Do you want what I want? Yes. Good. Then we're in agreement. Find the temple. And you just might make it back alive. Okej, czyli zakładam, że tego pana trzeba teraz będzie zabić i zadupić mu latarkę. Bo jest tu w pizdu ciemno, chociaż mój miecz Edenu oświetla fajnie, ale to za mało jednak. Dobra, kapitan Rhodes. Jak go teraz mamy zabić? A mamy go powalić. Okej. Citizen. Stay back, ghosts! O, ucieka mi. A to gnój cwany. Ale szybki. Ale szybki gnój. Tej nie może mi uciec. Boże, jeszcze z takimi lagami. Aha, zabił się. No zajebiście, że się zabił. Tylko teraz tak, chcę stąd wziąć. Tak. Skrzynka nowicjuszowska. Weźmiemy. Co w niej jest? Mundur gwardzisty z Francjady. Możemy w sumie teraz przymierzyć ten mundur gwardzisty z Francjady. Tak na odcinek, w ramach okej. I pasuje nawet. Założymy sobie go. I tak mamy przecież podobne opancerzenie, ale w ramach pierwszego odcinka możemy po prostu się tak ubrać. Tak, dostrojowo. Tu widzę, że innego chyba wyjścia nie było. Ale tu chyba będziemy mieli tarczę, tak. Do zabrania. Fajnie. Fajnie się w tym nawet biega. Nie powiem, nie jest źle. Ale ciemno jest w cholerę. To muszę tyle powiedzieć. Czyli zaraz bierzemy od tego pana latarkę. I będziemy ją wykorzystywać, mam nadzieję, do końca gry. Pociski moździerzowe zapełnione. Okej. Okay. Coś jeszcze pominąłem. Wiecie, ja sobie wolę poprzeglądać. I porobię cięcia tam, gdzie żem failował wtedy. Żebym ja was nie musiał kompletnie zamęczać. Tu już się nie wydostaniemy. Czyli jesteśmy uwięzieni, na to wychodzi. W tych grobowcach. Tak, bo to są grobowce. Żebyśmy się nie pomylili przypadkiem.
Dobra, i teraz wracamy do tego punktu wyjścia, czyli do tego faceta, który stał się trupem. Okej. Ale fajnie się w tym biega, no trzeba przyznać. Nie jest aż tak źle. Spodziewałem się gorszych skinów. Dobra, schodzimy jeszcze niżej, widzę tu taką skrzyneczkę. Jest jeszcze jedna, no to dobrze, że jej nie ominąłem. Okej. O, ta już hardkorowa, ale dla mnie już nic nie jest tu hardkorowe, bo ja już opanowałem sztukę otwierania skrzyń na drugim poziomie z trzecimi poziomami, więc jestem nafidowany pod tym względem. Dobrze, że jeszcze mam zapas wytryków. Okej. Lel. Oj. 30 kafli! Zajebista skrzynia. Takich nie było jeszcze. 30 kafli. To tyle, ile była taka misja w Unity. Dobrze, no bo w sumie też to jest Unity, ale to jest bardziej jakby z dodatkiem powiązane. No dobra, zeskakujemy na dół. I bierzemy, co nam jest dane. Dawaj. Latarkę. Requiescat in pace. Co? Makes no difference to you, does it? Gone. Ej, pojebały wam się języki? Merci, monsieur. Bo on to właśnie powiedział po włosku. Map. What? Requiescat in pace? Ale to jest Francuz, a nie Włoch. Jakoś to powinno inaczej brzmieć. Ej, nie, tym Ubisoftom to się powaliło już kompletnie. Przytrzymaj LS, czyli mamy klikać gałkę, aby zapalić lub zgasić latarnię. Znajdź słój. O kurde, czyli mamy utrudnienie, aby ją napełnić. Słoje pojawiają się na mapie, gdy w latarni zacznie brakować paliwa. Manuscript must be on it. O ja. Ej, to faktycznie coś nowego. Ten motyw był w Assassin's Creed 3. Pamiętam. Ale tam się słój nie wyczerpywał. Możemy przeszukać Luja. Okej. Coś tu miał. 6 librów. Dobra, zapełniamy. O, i mamy światełko. Pięknie. I w ten sposób teraz możemy odstraszać robale. Podziemne stworzenia, aha. Świetnie. Fajnie to wygląda w ogóle. Wpadliście na całkiem nowy pomysł, Ubisoft, ale... To i tak jest nieuniknione, że bugów jest sporo. Kurde, te szczury są powalone. Tylko jak, co ja mam teraz zrobić? Aha, fajnie to wygląda. Dobra, czyli zakładam już teraz parkour tu. I zarąbiście to wygląda. No muszę wam przyznać, to nawet świetnie wygląda. Teraz wykorzystujmy parkour, żeby znaleźć drogę do... Na powierzchnię chciałem podbić. Tu widzę, że mamy taki znaczek do ogarnięcia. Tom, bikornę Napoleona. Okej, mamy już w tej dzielnicy. No, czyli tych bikornów i tak jest chyba tylko 7, nie? W sumie nie wiem jeszcze dokładnie. Dobra, napełnimy sobie. Mówię cię, lepiej sobie zawsze napełnić. Okej, skrzynka do otworzenia. Jeszcze ta latarka się świeci podczas otwierania skrzyni. Teraz muszę się zamknąć. Tu coś mi teraz nie będzie wychodziło. Oj, laga miałem akurat. Bez jaj, Arno, ty sobie nie żartuj. Ej, no serio? Chcesz mnie wkurzyć? Dobra, zrobię taki jeden myk. Ja się nie będę pieprzył. W dupę. Będziemy tym mistrzem ślusarstwa. I jest git. A ja nie chcę łamać tych wytrychów. O, i teraz jest piękne. Chociaż i tak wolałem drugi poziom. Ale chodzi o to, że nie chcę wszystkich wytrychów połamać. Bo inaczej nie dostanę się. Okej. I 30 kafli, nie? Ja tu się wzbogacę błyskawicznie. Do szczęścia mi nic już nie potrzeba, poza tych skrzynek. Okej, czyli teraz trzeba podpalić... A hidden entrance.
Koksowniki. Okej, fajnie to wygląda. Pięknie. O, teraz jakiś soundtrack się odpalił. Idź do opactwa. Moment. Ale powiem, już mnie wciąga. Już mnie po prostu wciąga. Dobra, pięknie. 10 kap. Dobra, wam mi spadł. Nie, nie, toparze. Mało brakowało problemów, to jeszcze to nie to, że muszę nas zaatakować. Dobra, bierzemy bikornę. Czyli patrząc to taką czapę Napoleona. Dobra, to się teraz można ładnie dostać. Mamy jeszcze skrzynię. Ale co ty, Arno, robisz? Ty masz skrzynię otworzyć, a nie spaść. No już wziąłem tego skilla, bo skoro i tak mam otwierać takie skrzynie, to nie opłaca mi się ich łamać. Okej. Co teraz? A, tu na górę. To skoczymy, nie? W stylu pana Arno. Myślę, że to bezproblemowe. Okej, znaleźliśmy. Teraz do opactwa się kierujemy. To może już w stylu parkoura zrobimy. W sumie i tak mamy wszystkie cele dodatkowe zrobione. I został nam tylko ostatni punkt umiejętności do zrobienia, ale to już sobie ja to ogarnę poza nagrywaniem. Jezu, ale ścina jeszcze. I tak. Więc nie jest za dobrze. A nie, to trochę przypomina Notre Dame. No. Tak troszkę chociaż. Tu mamy skrzynię, czyli teraz pobawimy się w bombę dymną. Okej, pięknie. Dawaj tą skrzynię. Wszystko biorę, co znajdę. Tysiąc może być, tysiak też pasuje. Okej, okay, co dalej z tym opactwem? Skoro już po prostu zrobiliśmy coś takiego jak latarkę. Już wróciłem. O, zlakowało znowu. Kurde, przestań. O, jeszcze steroki wrzeszczą niepotrzebnie. Niepotrzebnie. Okej. Okay. Fuck. Okej, okay, czyli tutaj nie wolno nam się jakby przemieszczyć. I tak serio. Oja. Już stąd uciekam. Nie wiem, na kija się tu znowu dostałem, ale spróbuję znaleźć sposób na bikornę. Hej! O yes. Bloody squirrel, come on! O. Is that your best? Right here. Da, tu się tylko bardzo niepotrzebnie. Ja chciałem tylko się dostać do opactwa. Oni już kurde takie jaja sobie robią. Dobra, bikorna jest na górze. Dokładnie w tym miejscu.
środku. To już łatwo nie będzie. A, może jednak będzie łatwo. No nieźle. Chociaż ta bikorna jest zabrana. Teraz jakby się stąd wydostać. A, w taki sposób. Tu jeszcze skrzynia. Lol, widzieliście to? Hey, wait a minute. Jeszcze. No ja sobie robicie. Dobra. Tak się chcesz bawić. Skrzynka do otworzenia. No i piszkiem. Ale już teraz naprawdę chciałbym do tego opactwa się udać. Nie wiem jak ja to teraz mam zrobić. O, chociażby tak nawet. Tu mamy wazonik, żeby sobie napełnić paliwo do tej latarki naszej. Okej, mamy to opactwo całe. Odszukaj bibliotekę. Zabójstwa zza osłony. Ale nieźle. Jak tu się dostać? Okej, no teraz uważać. Something's not right. Chodź tu, chodź tu. No i co tu mi chodziło? A teraz mamy odszukać bibliotekę. No, nie wygląda to na łatwe zadanie. Chodź. Gdzie jest na zielono oznaczone. Tutaj. Ten Napoleoniec mi tu przeszkadza. Gdzieś niżej jest ta. O! Mamy naszą bibliotekę. Chodzi, tylko my tu chcemy zbadać tą bibliotekę, ale może od drugiej strony, Arno, nie pomyślałeś? A, łatwo nie będzie. Ślak. Damn Pillock! You can't just bloody do what you please on my patch!
Bit of a creeper. What happened to the moon trigger? Commandeers, baby. So, we have it? Not only that, but it's still in our cast. Quiet down and move off! You hear? Bring it down! No tu jest, ale teraz się nabawiłem przeciwników, pewnie. A, w taki sposób to załatwimy, no... Bez jaj! Weź się! Stupcaj, wystać. Okej, poszło. Don Poirier's list. It reads Condorcet manuscript, located in the old red house, and then a name, Léon. Co, koniec już? A teraz ten mamy uciec. Okej. Zbiegamy stąd i zakończymy pierwszy odcinek. 13 wspomnienia widzę. To jest jakby no bezpośrednia kontynuacja fabuły w Unity. Więc mamy sekwencję 13 w takim razie. Ło. Okej, do lewy jak najprędzej. Stąd uciec. Duża budowla. Znaczy bardzo szeroka, chciałem powiedzieć, konstrukcja. A gdzieś tu stuksiana jest, żeby, nie wiem, dopełnić skoku wiary. O, jest. Jak teraz stąd prysnąć? Chyba, że tego zabijemy za chwilę. Tak będzie? Something's going on. Ciekawe. Jezu, co to było? A jaki atak lagów? Poważnie. To już był atak lagów. Dobra, tu bez sensu zacząć. No nie, bez jaj. Że jeszcze mnie widzą. Dobra, chcę już skończyć odcinek tego dodatku. Pięknie, udało się. Już? O, to była sekwencja 13. Dostaliśmy latarnię, super. I 15 tysięcy livrów. Oceniamy wspomnienie na 5. I kończymy odcinek. Dzięki wielkie za obejrzenie. Jeżeli wam się spodobał, możecie ocenić, skomentować, zasubskrybować. I poza odcinkiem sobie tu pozbieram te pierdoły, bo szczerze mówiąc, ja tu się chcę bardziej na tej fabule skupić, niż na zbieraniu tego wszystkiego. Więc trzymajcie się, na razie, jedność. No.